Tak, tu jest Bach. Mhm. Tam jest Schubert. Tam dalej w tej linii prostej Mahler, Gustav Mahler, mój ulubiony też kompozytor. Nadal nie ulega żadnej wątpliwości, że liryka wyraża, epika opowiada, a dramat przedstawia. Otóż mamy prawo sądzić, że nie o śpiewach ludowych myślał tu Chopin. Śmieszne, bo jak mnie pytają o coś, co kiedy będzie, to ja mówię, to muszę zajrzeć do kalendarza. I wtedy mam świadomość, że jak zgubię ten kalendarz, to zgubię tożsamość. Pies, który usiadł tak jak w miejscu, gdzie śpiewaczka z pianistą wykonuje jakiś utwór, zaczął nagle wtórować, ale wtórować takie au, au, au. Można zrobić tak. Nie, ale